Sara rozmawia z Iwoną, która zadzwoniła, żeby podzielić się wrażeniami z pobytu w Paryżu. Tak, no bo Kaja jest najzabawniejszą osobą na świecie. No tak, no Magda, no przyznaję, haruję. Nawet powiem ci, że cieszę się, że to właśnie ona ciebie zastępuje. No ale, no to nie jest to samo. Dobra, kochana, nie zapomnij sobie zrobić zdjęcia pod spalonym Notre Dame, bo teraz to jest modne, nabijesz sobie pełno lajków. Wiesz co, Iwona, odzwonię do ciebie za chwilę. Gdzie ty byłaś? Boże, co tu się dzieje? Dlaczego nikt do mnie nie zadzwonił? Dzwoniłam od pół godziny, ale miałaś zajęte. Tam jest właściciel kamienicy, chodź. Przepraszam pana, przepraszam, halo. Przepraszam pana, dzień dobry. Co się tutaj dzieje? Świetnie, że się pani pojawiła. No nie widzi pani, lokal spłonął. Boże, widzę, no ale ktoś go podpalił, czy jakaś instalacja nie działa? Co się stało? Przecież pani, ja myślałam, że pani mi wytłumaczy, co tu się stało. Przepraszam pana, co się tutaj dzieje? Skąd się w ogóle wziął okien? Czy cokolwiek udało się uratować ze środka? A kim pani jest? Właścicielką tego lokalu! Właśnie ugasiliśmy ogień. Trwają czynności wyjaśniające. Czy pani wie, czy ktoś mógł tutaj zaprószyć ogień? Może nie wiem, od wczoraj czy to nikogo nie proszę było. Proszę pani, tam nie wolno. Zadaśmy. Proszę. Zadzwoniłam już po Frodo, zaraz będzie. Jak się trzymasz? Jak myślisz? Cześć. Kurde, czyli to prawda. No a co myślałeś, że żartuję? No nie wiem, myślałem, że mnie w konia robisz czy coś, no. Nie, to myślisz, że twoja dziewczyna ma naprawdę genialne żarty. Przestań, lepiej pomyśl, ile rzeczy naszych było w środku. Na zapleczu miałam masę ubrań. Ojej, jaka szkoda, no Kaja, moje serdeczne kondolencje. Cholera, ja tam laptopa chyba zostawiłem. Nie, no kolejny stratny. A jak się spalił? Proszę pana, nie wolno wchodzić. A w tu mamy tam laptopa. Frodo... O a co ja mam powiedzieć? Ludzie, co tu się stało? No gdybyśmy to chociaż wiedziały. Już ja w to nie wierzę, naprawdę. Ha, ja go wczoraj do domu zabrałem. Ale szefowa, nie jest tak źle. To znaczy nie jest tak źle? Chcesz powiedzieć, że to jest najlepszy dzień w karierze mojego pubu? Może nie, ale byłem w środku, widziałem. No, ściany trochę przykopcone, ale zrobi się jakiś mały remoncik z tego odszkodowania, które będzie i Scarface będzie jak nowe, zobaczysz. Nie ma co remontować, remont to jest zły pomysł. Co? Słucham? Właściwie dobrze się złożyło. Nie rozumiem. No bo najlepiej by było, żeby się pani po prostu wyniosła z tym wszystkim, więcej nie wracała. Słucham? No bo mam inne plany co do tego lokalu. No pan sobie chyba żartuje. Ja mam umowę najmu na ten lokal, nie może mnie pan tak z dnia na dzień wyrzucić. No to ją pani wypowiadam. I nie ma co wracać tutaj za 2 miesiące, jak się skończy okres wypowiedzenia, bo i tak będzie pani musiała po prostu się stąd wynieść. A to mi to rzeczywiście panu na rękę jest ten pożar. Nie rozumiem, co pani sugeruje? No mówię, że rzeczywiście panu na rękę jest ten pożar. Ktoś nawet mógłby pomyśleć, że za bardzo na rękę. A straż pożarna nawet nie znalazła żadnych śladów podpalenia? Posłuchaj mnie, Już. Chodź na bok, na sekundę. Stara, pogięło cię? Ten gość chce mi bezczelnie odebrać moją knajpę. Wiem, ale serio chcesz go oskarżać publicznie o podpalenie własnej kamienicy? Magda, Scarface, to jest wszystko, co mam! Ja wiem, słuchaj, ale ja nie o tym. Pamiętasz, jak podpisywałaś te całe papiery odnośnie ubezpieczenia? To była standardowa umowa, na pewno. Do czego zmierzasz? Na pewno tam było napisane, że nie przysługuje odszkodowanie, jak jest podpalenie, czy nawet jak ten gościu sam sobie zjerał lokal. No i co sugerujesz? Mam się uśmiechnąć, podziękować i grzecznie sobie stąd pójść? Nie, ale sugeruję, że powinnaś coś na tym ugrać. Umówmy się, on i tak cię chce wyrzucić, czy zrobi to za miesiąc, czy zrobi to jutro. Po co się procesować, Sara? Pomyśl. A żebyś wiedziała, że coś na tym ugra. Okej. Mogę dzisiaj wypowiedzieć umowę, ale mam warunek. No, słucham. Chcę zwrot kaucji i zwrot czynszu z poprzedniego miesiąca. Co, zapomniał pan języka polskiego? Posłuchaj mnie, wredna dziewczynka. Dostaniesz to, co chcesz, ale pod warunkiem, że zabierzesz jeszcze dzisiaj to wszystko i wyniesiesz się i więcej nie wrócisz. Co ja mam zrobić z moimi rzeczami? A to już mnie zupełnie nie obchodzi, co za tym zrobicie. Macie się dzisiaj wynieść, jeśli chcecie dostać pieniądze. Jeśli ty chcesz dostać pieniądze. Widzieliście to? Konrad! Nieraz widziałeś to? Kara boska! Konrad, wyłącz to! Płomienie piekielne strawiły Scarface.